Jerzy Ślęzak. Urodził się we Wrzosowej, teraz mieszka w Brzezinach Nowych. Jego rodzice byli rolnikami. Już od najmłodszych lat kochał sport, był sprawny fizycznie, w szkole brał udział w wielu zawodach sportowych i spartakiadach. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w klubie sportowym Olimpia. Był to w tamtych czasach jedyny klub na całą okolicę, który przyciągał młodzież jak magnes. W Olimpii grał na początku jako trampkarz, a potem junior. Grał w klubie przez 2 sezony. Potem jego starszy brat Bronisław zainteresował go boksem. Swoje treningi rozpoczął w częstochowskim klubie sportowym Start przy ulicy Puławskiego. To dzisiejsza siedziba Akademii Polonijnej. Start był klubem z tradycjami. Działał od 1956 roku. Pan Jerzy miał wtedy 15 lat. 3 lata później odniósł swój pierwszy sukces. Swoją ciężką pracę na treningach musiał godzić ze szkołą. Najpierw zawodową, potem technikum dla pracujących. Miał wtedy wsparcie rodziców, szczególnie ojca, który bardzo cieszył się z jego kolejnych sukcesów. Jego największym osiągnięciem było zdobycie w Krakowie Mistrzostwa Polski Juniorów. Był to rok 1973. Był to tym większy sukces, iż zdobył mistrzostwo w czasach największych sukcesów polskich pięściarzy, choćby Kuleja czy Pietrzykowskiego. Wówczas jego trenerem był Marian Chudy. Po zdobyciu tytułu mistrzowskiego posypało się całe mnóstwo propozycji z bardzo dobrych klubów. Ze względu na trudną sytuację w domu pan Jerzy nie skorzystał z żadnej. Nie miał kto pomagać rodzicom, w związku z tym nie miałby czasu na treningi. Jednak gdy powołano go do wojska, powrócił do boksu. Trafił do jednostki w Częstochowie, w której teraz jest Centralna Szkoła Straży Pożarnej. Po 2 tygodniach został odesłany do klubu Odry Brzeg, gdy tylko zauważyli jego umiejętności bokserskie. Tam boksował przez 2 lata w drugiej lidze bokserskiej. Po odbyciu służby wojskowej do 1980 roku trenował w macierzystym klubie Start, który również był w drugiej lidze. Jego trenerem był wówczas Wincenty Szyiński. W 1980 roku wstąpił do służby w policji i wyjechał na szkolenie do Szczecina. W policji służył do 2002 roku. Najpierw trenował sam dla siebie, później trenował innych policjantów. W 1991 roku został trenerem w Starcie. Od 2002 roku, kiedy przeszedł na emeryturę, zostaje trenerem w klubie sportowym Start i równocześnie jest drugim trenerem kadry Śląska, zarówno seniorów, jak i juniorów. Jego karierę sportową można podzielić na 2 okresy, kiedy trenował i startował jako zawodnik i drugi, kiedy przekazywał swoją wiedzę na ringu młodszym. Za swój największy sukces jako trenera uważa spotkanie na swojej drodze Marcina Siwego i Michała Boruca. Byli to niewątpliwie jego najzdolniejsi wychowankowie. Marcin Siwy sięgnął po tytuł brązowego medalisty Europy Kadetów. Potem udało mu się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Świata w Meksyku w 2008 roku. Powstrzymał go tylko w drodze do złotego medalu kuzyn wielokrotnego mistrza olimpijskiego Feliksa Savona. Natomiast Michał Boruc został brązowym medalistą Mistrzostw Państw Unii Europejskiej. Wróćmy do roku 1991. To wtedy Marcin Siwy startuje w kategorii ciężkiej do 91 kg, natomiast Michał Boruc w kategorii półciężkiej do 81 kg. Jako działacz klubu sportowego Start, pan Jerzy ma również swoje osiągnięcia i zasługi. Jest współorganizatorem corocznego turnieju poświęconego pamięci 2 zasłużonych trenerów klubu sportowego Start, Wincentego Szyińskiego oraz Mariana Chudego. W plebiscycie zorganizowanym w 2008 roku Jerzy Ślęzak znalazł się w 5 najlepszych zasłużonych trenerów. Pan Jerzy zawsze jako trener i zawodnik powtarzał, że aby trenować boks, trzeba mieć serce do walki i być przygotowanym do otrzymywania ciosów. W boksie zawodnik znany jest tylko na siebie. Jest to sport indywidualny, trudny.
Boksu uczy się długo. Aby móc stanąć w ringu, trzeba mieć wszystko wyćwiczone. Szybkość, siłę, koordynację, technikę i taktykę. Pięściarze to bardzo ciekawi ludzie z nietuzinkowymi życiorysami z ciekawych środowisk. Możesz osiągnąć szczyty, a zaraz potem upaść potrzaskany na dno. Poza tym boks i w ogóle walka w ringu ma szerszy kontekst, wręcz filozoficzny, życiowy. W Tajlandii boks tajski jest niemal religią. W Chinach mnisi spędzają więcej czasu na doskonaleniu umiejętności walki niż na medytacji. Poza tym, kiedy wychodzisz na ring do walki, jesteś sam. Musisz pokazać, czy masz charakter. To skrajna sytuacja będąca metaforą naszej egzystencji, odwołującej się do podróży w samotności. Jako trener, pan Jerzy zawsze starał się mieć dobry kontakt z zawodnikami. Zawsze był konsekwentny, podsumowując karierę zawodniczą pana Jerzego. Stoczył 88 walk w swojej karierze. W lwiej części były to wygrane pojedynki. Udało mu się zostać mistrzem Polski juniorów i wytrenować brązowych medalistów Mistrzostw Europy.